wszyscy uczestnicy i uczestniczki tej pięknej uroczystości dorocznej uczci świętego Melchiora Grodzieckiego, syna cieszyńskich ziemi. Stało się już pięknym zwyczajem, że w pierwszych dniach września każdego roku gromadzimy się w tym pięknym kościele cieszyńskim, w tym wspaniałym mieście, na wspólnej czesko-polskiej modlitwie. I dzisiaj nasze spotkanie odbywa się w 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która przyniosła ogromne nieszczęścia tylu milionom ludzi i całym narodom. Pamiętamy te lata, gdy Polska dzieliła nas i nie pozwalała na jakąkolwiek integrację. I to, co jeszcze nie tak dawno autentycznie było niemożliwe i co nas oddzielało, dzisiaj dzięki Bożej opatrzności łączy nas i bogactwa. A wyrazem tego jest dzisiejsze spotkanie i wspólna modlitwa w tej świątyni pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. I z wielką radością razem z kapłanami przybyłymi z diecezji bielsko-żywieckiej witam i pozdrawiam najserdeczniej księdza biskupa Franciszka Domkowicza, ordynariusza diecezji ostrawsko-opawskiej, który z wielkim swoim sercem uczestniczy każdego roku w tej uroczystości i dzisiaj ubogaci nas także Słowem Bożym. Pozdrawiam was wszyscy kapłani i siostry zakonne, was drodzy bracia diakoni i tego wszystkiego, co dzieje się na co dzień, dzięki waszej wierze i aktywnym uczestnictwie w Kościele. Dekanat Sterniański złożył dar materialny, również taki dar złożył dekanat Goleszowski. Katecheci ofiarują modlitwę różańcową w miesiącu październiku w intencji wielu dobrych owoców katechizacji w szkole w naszej parafii. Sodalicja Mariańska każdą pierwszą środę miesiąca modli się za dzieci i młodzież. Ruch Światło Życie przy naszej parafii składa dar serca w postaci modlitwy za kapłanów, spowiedników każdy drugi piątek miesiąca, powierzając ich opiece Maryi przez modlitwę różańcową. Ofiary zbierane w czasie tej przyświętej, przeznaczane na prace związane z renowacją organów i ołtarza bocznego. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne zapłać. To dzięki waszej ofiarności, waszemu sercu ta świątynia właśnie wygląda w taki sposób. Za wszystkie dary składamy serdeczne zapłać.
nauczycielom, małżonkom pani Barbarze i wójcie Jerzowi Habartu, nauczyciele wychowania fizycznego z liceum ogólnokształcącego imieniem Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Nagrodę tą przyznano za przykład wzorowego życia małżeńskiego, rodzinnego i chrześcijańskiego. Za nienaganną postawę moralną i krzewienie wartości ewangelicznej, służenie innym wsparciem i pomocą, otwartość na potrzeby drugiego człowieka, szczególnie wyróżniającą pracę praktyczno-wychowawczą, wspomaganie wszechstronne rozwoju fizycznego uczniów z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zaangażowanie działalność pozaszkolną przy parafii, występowanie z inicjatywami na rzecz szkoły, środowiska i swojej parafii, a także dbałość o własny rozwój duchowy, pogłębienie wiedzy. W ten sposób Stowarzyszenie i Kapituła Nagrody chce dowartościować to, co dzisiaj jest takie najcenniejsze: rodzinę, małżeństwo. Gratulujemy tym, którzy tą nagrodę otrzymali. Bardzo proszę o wręczenie jej księdza biskupa i prezesa Stowarzyszenia Dziedzictwa Świętego Jana Sarkanda, jednocześnie przewodniczącej kapituły nagrody tego będzie.